Szymon, nasze pierwsze punkty zdobyte na wyjeździe, remis w końcu. Jak do tego podchodzicie? Jak do tego podchodzimy? Przyjechaliśmy tutaj wygrać z nastawieniem, żeby zdobyć 3 punkty. Tak wyszliśmy na ten mecz. Trochę szczęścia nam pisało w pierwszych minutach i VAR nam pomógł. Później stwarzamy sobie 100% sytuacje, nie wykorzystujemy. Szkoda, bo mnóstwo sytuacji stwarzamy, a nie potrafimy ich wykorzystać tak, jakbyśmy chcieli, bo inaczej się gra prowadząc na wyjeździe 1-0 czy 2-1 w drugiej połowie, niż cały czas gonić wynik. No. Zdecydowanie za dużo tracimy bramek i ciężko jest wygrać, jak się traci tyle bramek. Aczkolwiek cieszy bardzo ofensywa, bo w 2 ostatnich meczach strzeliśmy 5 bramek, więc pozytywnie jesteśmy nastawieni. 2 tygodnie przerwy, myślę, że trzeba dobrze popracować całym zespołem nad grą defensywną i w następnym meczu będzie dużo lepiej pod tym względem. Właśnie tak jak powiedziałeś, z domu pierwsi tracimy bramkę i cały czas gonimy wynik. Z tym chyba gra się trochę gorzej. Gra się gorzej na pewno, ale cieszy to, że pokazujemy charakter. Pokazujemy charakter. Ostatnio przegraliśmy 2-0 do przerwy, udało się strzelić 3 bramki i o włos wygrać. Dzisiaj znowu 2 razy goniliśmy wynik i pokazaliśmy, że można, że potrafimy i też doprowadziliśmy do remisu. Każdy punkt jest cenny, szczególnie na wyjeździe. Na pewno cieszymy się, że z perspektywy meczu, że goniliśmy wynik i udało się zremisować, aczkolwiek tak jak powiedziałem, przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem 3 punktów po ostatnim meczu, gdzie nie udało nam się dowieść zwycięstwa u siebie. Pierwsza bramka strzelona dla Zagłębia. Cieszy Cię to? Na pewno cieszy pierwsza bramka. Czekałem na tą bramkę. W ostatnim meczu miałem sytuację. Nie wpadło, dzisiaj wpadło. Ważna bramka, aczkolwiek najważniejsza jest drużyna i punkty, które drużyna zdobywa. Czy to ja będę strzelał, czy ktoś inny. Najważniejsze, żeby wpadało do sieci o 1 więcej niż przeciwnicy.